Ponownie Renault Megane 3, drugi lifting, 2014 rok, wymiana filtra kabinowego. Powiem wam szczerze, że nie wiem, o co chodzi w firmie Filtron i dlaczego oni się aż tak upierają przy tym, że ta wymiana jest tak skomplikowana. Tak samo jak w przypadku Fluence'a procedura była opisana niewłaściwie, tak i w przypadku Meganki. Filtr znajduje się za schowkiem, to akurat się zgadza. Otworzyć schowek, wyciągnąć tapicerkę, rozłączyć układ elektryczny, odkręcić wkręty mocujące elementu tapicerki osłony schowka, zdemontować element maskownicy. Dalej. Odkręcić wkręty mocujące element pokazany na zdjęciu. Rozłączyć układ elektryczny. Usunąć schowek. Filtr znajduje się w miejscu pokazanym na zdjęciu. Tak, owszem, filtr znajduje się w miejscu pokazanym na zdjęciu. Natomiast aby się do niego dostać, wcale nie ma potrzeby aż takiego drastycznego demontażu. Tutaj jest napisane, że potrzebujemy 30 minut. Cóż wam mogę powiedzieć? Potrzebujecie nowego filtra, góra 5 minut czasu oraz Torxa T20. Otwieramy sobie drzwi pasażera i nurkujemy pod schowek. Tutaj macie fragment plastiku, który osłania filtr kabinowy. Nie musicie nawet demontować tej osłony plastikowej, której demontaż jest z reguły niezbędny. Generalnie czeka nas demontaż dwóch wkrętów. Tego oraz tego. Tutaj już niestety ktoś nam się go pozbył wcześniej i nie zamontował go z powrotem. OK, gotowe. Ta wiązka elektryczna powinna być przypięta tutaj do tego plastiku. Mniej więcej coś takiego powinna być tutaj zapleciona. Tak więc jeżeli ją macie w ten sposób zaplecioną, to uwalniacie sobie ją. Następnie za to łóżko odblokowuje pokrywę filtra. Tutaj macie drugie łóżko. Uwalniamy. Pokrywa jest luźna. Ciężko jest tutaj to filmować. Natomiast wyjmujemy ten plastik. I tak jak widać, mamy filtr. Niestety, aby go wyjąć, musimy go troszeczkę zmiażdżyć. No i mamy nasz stary filtr w stanie, tak jak widać, zapełniony. Montujemy nówkę sztukę. Oczywiście zwracając uwagę na strzałkę pokazującą nam kierunek przepływu powietrza w stronę kabiny, w stronę nóg pasażerów. Montujemy nówkę sztukę w taki sam sposób, jaki demontowaliśmy. Delikatnie go tutaj dopycham, tak aby równo siadł. Następnie nasza zaślepka, montujemy ją, przykręcamy dwa wkręty.